Izabela Raupis, witam serdecznie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że w ostatnim odcinku naszego programu Aktywnie po zdrowie udało nam się Państwa przekonać co do tego, jak ważne jest badanie w kierunku obecności wirusa HIV. Zgodnie z zapowiedzią, w dzisiejszym odcinku udajemy się do punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Zgorzelcu, gdzie dowiemy się, jak wygląda cała procedura takiego badania. Pokonanie nieuzasadnionego strachu i zdobycie wiedzy na temat aktualnego stanu naszego zdrowia jest tym, co może uratować nam życie. Jesteśmy w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w Zgorzelcu. Pracownikiem tego punktu jest pani Sylwia Kaniewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Sylwio, zakładamy, że chcę wykonać badanie. Jakie mam opcje? Ponieważ znalazła się pani w laboratorium, a nie w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym, to chciałabym powiedzieć, że ma pani jakby trzy możliwości. Jeśli ma pani skierowanie, to może pani wykonać to tu teraz i nie wymaga to żadnej dodatkowej procedury. Jeżeli nie ma pani skierowania, to może pani wykonać to w sposób odpłatny. Wówczas jest przeprowadzona krótka rozmowa informacyjna dotycząca sposobu pobrania materiału i możliwości weryfikacji wyników, jak również dróg i możliwości zakażenia. I trzecia droga to jest punkt konsultacyjno-diagnostyczny, w którym jest przeprowadzane również doradztwo i tam jako klient tego punktu w sposób anonimowy, bezpłatny może pani wykonać badanie. To powiedzmy w takim razie, nie mam skierowania od lekarza, pozostają dwie opcje, albo płatna, albo bezpłatna. A czym one się konkretnie różnią? Różnią się tym, że płatna opcja jest związana z krótką informacją dotyczącą testu, podaniem imienia, nazwiska, PESEL-a i jawnym wynikiem. Natomiast ta bezpłatna, darmowa, bezpłatna opcja jest związana z tym, że to jest anonimowe, bezpłatne, ale też wiąże się z pełnym doradztwem dotyczącym dróg zakażenia, jak również problemów związanych z identyfikacją po prostu wirusa i koniecznością weryfikacji. Czyli powiedzmy wyraźnie, że tylko ta trzecia opcja jest anonimowa. Tylko ta trzecia opcja jest anonimowa. Decyduje się w takim razie na badanie na trzeciej drodze, o której rozmawiamy. Co się dzieje dalej? Muszę panią zaprosić do gabinetu i tam przeprowadzimy rozmowę przed testem. Dotyczy taka rozmowa? Rozmowa przede wszystkim dotyczy oszacowania dróg zakażenia, to znaczy oszacowania ryzyka. A co za tym idzie? Określenia dróg zakażenia, przekazania klientowi wszystkich informacji, które są z tym właśnie związane, że to jest seks bez zabezpieczenia, że może to być droga zakażenia poprzez krew przy przerwaniu ciągłości skóry, czy też przez śluzówki w kontakcie z wydalinami i wydzielinami. I po określeniu tych dróg należałoby jeszcze określić, co przydarzyło się tej osobie i dlaczego chce wykonać test, czyli jest to tak zwany szacunek ryzyka. Każdy klient, który przychodzi, wypełnia dwie ankiety. Jedna dotyczy pytań, o które właśnie pozwalają doradcy oszacować ryzyko i jakby pokierować całą rozmową, a druga dotyczy dlaczego się znalazł w punkcie, skąd wie. No jest to po prostu ankieta, która pozwala po prostu propagować również działania punktu. Ale jedna i druga ankieta jest ankietą dobrowolną, jakkolwiek dużo trudniej jest się rozmawiać, jest przeprowadzić taką rozmowę, jeśli tej ankiety nie ma, ze względu na to, że to ona pozwala zrozumieć i doradcy, i klientowi w punkcie
tą sytuację, która stanowi zagrożenie związane z HIV-em, wykonaniem badania, bo rolą doradcy jest określenie zarówno dróg ekspozycji, czyli zakażenia, jak i dróg związanych z okienkiem serologicznym i okienkiem diagnostycznym, które stanowią problem identyfikacyjny badania i klient musi zdawać sobie z tego sprawę, że może powstać fałszywie dodatni wynik, który wymaga weryfikacji dodatkowymi testami, chociażby po to, żeby zniwelować stres związany z oczekiwaniem na wynik, który wydaje laboratorium, gdyż wynik badania Westerblotta potwierdzający to, że w naszym organizmie powstały białka skierowane przeciwko wirusowi, musi być po prostu przeprowadzony bardzo dokładnymi testami, które nazywane są testami Westerblotta. I ten test akurat trwa dość długo, więc czas oczekiwania na wynik, jeżeli już mamy fałszywie dodatni wynik lub reaktywny, jest dość długi. I to wszystko jest przekazywane w tej rozmowie przed testem. Czyli rozumiem, że to wszystko, a tego wszystkiego dowiaduje się klient podczas tej rozmowy. Dowiaduje się również, co to jest okienko serologiczne i diagnostyczne, prawda? Tak. To wyjaśnijmy, co to jest. Jest to okres, w którym w badaniach naszych możemy nie wykryć białek, które powstają na skutek kontaktu z wirusem i to może skutkować fałszywie ujemnym wynikiem. I w związku z tym ta cała rozmowa prowadzi do określenia, czy wynik jest wiarygodny, który możemy dzisiaj tu i zaraz przeprowadzić, czy wynik wymaga powtórzenia po okienku serologicznym. I jeśli tak, to osoba, która decyduje się na wynik, musi być świadoma, że nie do końca wynik może być wiarygodny i że musi po prostu powtórzyć po okresie okienka serologicznego. Poza tym my w tej rozmowie również informujemy o konsekwencjach, jakie są związane z wynikiem dodatnim i klient, który po prostu decyduje się na zrobienie takiego badania, musi być świadomy. Zawsze rozmowa taka musi się zakończyć jeszcze pytaniem, czy pan, pani decyduje się na wykonanie tego testu, ale już zupełnie świadomie, wiedząc już o zagrożeniach, a właściwie pułapkach diagnostycznych, a nie zagrożeniach związanych z wynikiem i tym, że wynik może być jednak dodatni. Czyli wypełniamy ankietę i przechodzimy, rozumiem, do laboratorium, gdzie wykonywane jest samo badanie. To znaczy po wypełnieniu ankiety prowadzę klienta do punktu pobrań. Tam zostają pobrane dwie próbki, z czego jedna idzie natychmiast do badania, a druga służy do weryfikacji. Udałyśmy się do punktu pobrań. Jak wygląda samo badanie? To znaczy w tym miejscu my wykonujemy tylko pobranie materiału, to znaczy pobranie dwóch próbek z krwi żylnej, gdzie w sposób bezpieczny, systemem zamkniętym pobieramy próbki i te próbki po pobraniu są dostarczane do laboratorium, gdzie muszą przejść proces przygotowania do badania i następnie wykonywane jest badanie, które musi być wykonane na specjalistycznym po prostu sprzęcie, specjalistycznymi odczynnikami. Ale żeby została mi pobrana krew, muszę być na czczo? Nie, absolutnie nie musi pani być na czczo. Jest to badanie, które możemy wykonać w dowolnej porze dnia. Punktu pobrań. Co się dzieje dalej? Zapraszam panią po odbiór wyniku za tydzień, czyli we wtorek od 12:30 do 14:30.
Wracam tydzień później, we wtorek, w godzinach otwarcia punktu od 12:30 do godziny 14:00 po swój wynik. Musi mi Pani podać hasło, które Pani dostała wcześniej, bo to jest warunek tego, żebym ja mogła Pani wydać wynik. Mogę odczytać Pani w tej chwili badanie i jest ono niereaktywne. Co to znaczy? Że w organizmie Pani nie stwierdziliśmy obecności wirusów. Jeśli to było w okienku serologicznym, proponuję powtórzenie badania w okresie po 12 tygodniach od ekspozycji, czyli kontaktu z potencjalnym wirusem. Jeśli wynik jest dodatni, no to niestety jest to przykra sytuacja, ale muszę również to przekazać klientowi. Proponuję w tym momencie, aby klient po prostu przypomniał sobie naszą rozmowę, że zakażenie wirusem HIV to nie jest już koniec świata, że możemy podjąć leczenie. W tym momencie można wskazać klientowi, że badanie możemy wykonać we Wrocławiu, w Klinice Chorób Zakaźnych, a jeśli ma takie życzenie, to ja również biorę telefon i mogę zadzwonić do klienta. Jeżeli jest wielki problem z odbiorem wyniku, z przyjęciem właściwie informacji dotyczącej odbioru wyniku, również mogę wskazać poradnię psychologiczną, w której po prostu na pewno dostanie taki klient wsparcie. Od początku do końca badanie w kierunku HIV-a jest anonimowe, ale końcówka, czyli to znaczy wydanie wyniku dodatniego może zakończyć się rozkodowaniem. Co to znaczy? I to jest moja decyzja. Tylko i wyłącznie jest to Pani decyzja, jeśli taka sytuacja ma miejsce. Rozkodowanie ma tylko pomóc w przyspieszeniu wykonania dalszych badań i diagnozy lekarskiej. Jeśli Pani sobie nie życzy, wychodzi Pani z wynikiem dodatnim, którym Pani, mając namiar na poradnię, może się zgłosić w takiej poradni, gdzie niestety, ale już musi być badanie wykonane w sposób jawny, bo dalsze leczenie, po prostu, może inaczej, nie leczenie, dalsza diagnoza, która musi być postawiona przez lekarza, nie odbywa się już w sposób anonimowy. Ale podkreślmy, że ujawnienie moich danych zależy tylko i wyłącznie od mojej woli. Tylko i wyłącznie. Do momentu decyzji Pani czy osoby, która tutaj wykonuje badanie, nie ujawnia się po prostu danych osobowych. Nigdy nie używa się nazwiska ani PESEL w celu wydania czy identyfikacji pacjenta. Jest to tylko i wyłącznie hasło. Czyli cała procedura badania kończy się podjęciem przeze mnie decyzji, czy rozkodujemy mój wynik i czy mogę liczyć na dalszą pomoc. Oczywiście. Znaczy pomoc zawsze Pani otrzyma w sensie takim, że informacje, gdzie się można leczyć, w jaki sposób podjąć leczenie, czy uzyskać pomoc psychologa, następuje niezależnie od tego, czy Pani się rozkoduje. Natomiast rozkodowanie ma tylko przyspieszyć dalszą procedurę diagnostyczną. Bardzo serdecznie dziękuję. Za nami święta, czas obdarowywania najbliższych, czyli wszystkich tych, na którym zależy nam najbardziej. Drodzy Państwo, nie od dzisiaj wiadomo, że to, co możemy najcenniejszego sprawić naszym najbliższym, to zadbać o siebie. Przed nami noworoczne postanowienia. W 2015 roku wybierzmy w życiu życie. Izabela Raupis, aktywnie po zdrowie, w dzisiejszym odcinku wyjątkowo aktywnie po życie. Do zobaczenia. We'll be right back.